serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w pracowni Zdolnictwa Ludowego w Brońcu. Tym razem zaproponuję Państwu wykonanie słonecznika. Tutaj sobie właśnie wcześniej taki słonecznik już zrobiłam, żebyście mogli obejrzeć, a w trakcie naszych zajęć pokażę po kolei etapy, jak stworzyć taki piękny kwiat. Teraz mam akurat czas żniw, właściwie już końcówka, więc tak na gorąco, na bieżąco w ogrodzie właśnie teraz kwitną chyba najpiękniej słoneczniki, jedne z moich ulubionych kwiatów. Aczkolwiek ja bardzo lubię wszystkie kwiaty. Co potrzebujemy do wykonania? Jakie materiały? Więc tak, nakładki, żółtą krepinę, na liście zieloną krepinę, na wykonanie środeczków to biała bibuła czarna pomieszana z brązową. Może być jaśniejsza, może być ciemniejsza, moja jest akurat taka. Cóż, potrzebujemy nożyce do cięcia drutu. Ja jeszcze nożyce ząbkowe, ale to niekoniecznie, bo liście estetycznie wyglądają właśnie wykonane, obcięte te brzegi takimi nożycami. Klej, cieniutki drucik do tego, żebyśmy mogli zawiązać, wzmocnić całą tą konstrukcję płatków na łodydze. A łodyga to tym razem patyczek z leszczyny. Jeśli ktoś nie ma drucików, to może być sznureczek, może być jakaś nitka. Dobrze by było, żeby ta nitka była dość taka mocna, żeby nam się nie urwała podczas wiązania. No cóż, przystępujemy do wykonania kwiatka. I ja sobie wcześniej już rozcięłam. Pocięłam na takie cienkie paseczki. To jest bibuła w granicach gdzieś 50 cm, a szerokość to tak 10 cm. Może pokażę, jak ciąć. Tutaj właśnie taki pasek sobie złożyłam już. Złożę na 4 i tniemy sobie takie paseczki. Gdzieś tak może z pół centymetra. Nie docinamy do końca, ponieważ będzie nam się łatwiej zawijało ten środeczek na łodyżce, żeby nam się to łatwo trzymało. O, i właśnie taki środeczek już mamy. Bierzemy łodyżkę i na łodyżkę zawijamy sobie ten środek naokoło, jak nam tu pasuje. Jeśli chcemy kwiat mniejszy wykonać, to po prostu ten środek musi być troszkę mniejszy. Mój będzie akurat słonecznik taki bardziej okazały właśnie i drucikiem przymocowuję, ściskam tak ile mam siły mocno i zakręcam na łodyżce, żeby nam się to dobrze trzymało i nie rozpadło. Następnym elementem to płatki. Do wykonania płatków to tak też ja akurat przemierzyłam w granicach 70 cm tej krepiny, a szerokość to 15 cm. I też wycinałam płatki tak, żeby nie do końca, aby nam się dobrze formował kwiat. Pokażę na krepinie, jak
wygląda takie wycinanie płatków. Tutaj będzie akurat krócej, będzie mniejszy słonecznik. I tak krypna ma takie paseczki po sobie. Tutaj w granicach 15 cm te paseczki, także trzy takie paseczki to akurat dobra miara, nie trzeba przymierzać linijki. I od wielkości już jaki kwiat chcemy wykonać, to wycinamy płatki. Fajnie jest obserwować przyrodę i kwiaty, jak kwitną. Jeśli się tak obserwuje ją bardzo dokładnie, to właśnie wtedy możemy zaobserwować, jak wyglądają poszczególne elementy obserwowanych kwiatów. I ja tak właśnie obserwowałam słonecznik. Myślałam, jak to zrobić, żeby było najbardziej podobne do rzeczywistości. Tutaj na stole są takie właśnie wykonane wcześniej przeze mnie słoneczniki. Akurat były używane do dekoracji. O, i mamy już wycięte płatki. Płatki mocujemy na łodyżce. Staramy się je tak mocować, żeby nam ten kwiat wyszedł ładny. I tak, żeby też nie było w słoneczniku dziur takich bez płatków. Więc obserwujemy, jak to nam tu wychodzi i powoli sobie układamy. O, i ja znowu mocuję drucikiem. Jeśli są osoby, które wolą sznureczkiem czy nitką, ja wolę drucikiem, zawsze to robię. Cieniutkim drucikiem florystycznym. Teraz mamy już zamocowane płatki. No i cóż, w słoneczniku jest taka obwódka z zielonych listków, więc no trzeba ją wykonać. Ja do wykonania tej obwódki użyłam paska takiego 10-12 cm długości. I to jest taki sam szerokość i długość, no, w zależności od tego, z wielkości kwiatu. Natomiast z podobnej szerokości będę robiła też liście już później do kwiatu. Wycinałam to podobnie tak jak płatki i też mocuję na około kwiatu. Przywiązuję tą też drucikiem, ale można na przykład klejem. Dobrze. I cóż, mamy tak zamontowane to wszystko na łodyżce. I teraz co? Zaczynamy wykonywać liście. Odkładamy to na liście. Użyłam pasków szerokości 7 cm, a tutaj, znaczy długości 7 cm, a szerokości tak 12 cm. I taki pasek wycięty składam na pół i wycinam liść. Takich listków 3. Ponieważ łodyżka nam mam sporą, więc chociaż 3 liście musi być.
staramy się to wszystko wykonywać precyzyjnie i dobrze by było, żeby wszystko było w jednym kolorze, jeśli chodzi o wykonywanie łodyżki, czy później owijki, łodygi. Z tego względu, że to nam da taką bardzo ładną estetykę kwiatu. Będzie on się bardziej podobał wszystkim. I cóż, teraz te liście musimy wzmocnić na łodyżki. Do takich łodyżek używam właśnie ten cieniutki drucik i obijam go cieniutkim paseczkiem, ponieważ nie mogłam dobrać koloru bibuły takiej, więc ucięłam cieniusieńki paseczek z krypiny i obijam to go na druciku. Tą metodę prezentowałam w poprzednim spotkaniu, jak wykonywaliśmy maka, bo tam były takie ozdobne pręciki w maku. I też tyle, że tam był inny kolor zieleni i dało nam się to zrobić z bibuły. Tutaj akurat użyłam krypiny, ale może lepiej dlatego, że ten drucik jest bardziej sztywniejszy, ponieważ krypina jest bardziej taka sprężysta, sztywniejsza. O, i mamy taki drucik owinięty i tutaj smaruję klejem i przyklejam do listka. O, musimy chwilę odczekać, bo ten klej magiczny musi się przykleić. Dlaczego magiczny on jest? No bo później na początku jak się klei, to widać właśnie biało, a potem to wyschnie, zrobi się bezbarwny i będziemy mieli bardzo ładny list. O, i następny. Z takiego jednego druciku wyjdzie nam dwie łodyżki. I tu jeszcze mamy. Wcześniej przygotowałam sobie też jeden. Oho. I mamy trzeci. Ten drucik przyklejony właśnie do tego listka spowoduje nam, że właśnie tutaj później jak już formujemy, to łatwo nam się formuje ułożenie tego listka. Dobrze, także mamy trzy. I za owijkę też użyłam tej samej krypiny, tak gdzieś ze 2 cm paseczki szerokości. Tu smaruję brzeg klejem i zaczynamy owijać. Tak, staramy się tutaj bardzo dokładnie owijać. Nawet możemy dwa razy owinąć, żeby zasłonić drucik czy ewentualną nitkę, na którą wiążemy nasz kwiat. Chodzi o to, żeby cały czas chodzi nam o estetyczne wykonanie tego kwiatu. O. I tu już przyklejam, żeby nam tu się ładnie to wszystko trzymało. No i będziemy mocować listki. Jeden. Drugi. I trzeci.
I zawijamy do koruca. Ucinamy i klejem smarujemy. Gdzieś nam tutaj trochę wyciekło tego kleju. O. No i teraz będziemy formować już. O, właśnie ten drucik spowodował, że spokojnie możemy sobie ten listek ładnie, listki wszystkie ładnie wyginać. No i teraz nie palcami, ale można nożycami powywijać sobie tutaj już tak, żeby nam wyszedł ładny kwiatek. O, te kładki. No, a mówię, można też palcami, można troszkę je porozciągać. Grypina jest takim sprężystym materiałem. Dobrze się na niej pracuje, więc można sobie spokojnie takie te płatki troszkę powyginać. No. Troszkę teraz mniejszy słonecznik od tego, który wykonany był wcześniej. Wielkość słoneczników może być różna, tak jak w ogrodzie mamy i są takie malutkie, mniejsze, większe. Tutaj akurat nam wyszły właśnie, jeden jest mniejszy, drugi jest większy. Także zachęcam do wykonywania takich kwiatków i dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że do następnego spotkania. Dziękuję.